Witam serdecznie Państwa, pytałem jak to się dzieje. Mam ustawienie w tym zegarze o w tym 4 sekundy opóźnienia, więc jak najpierw włączę zegar, a potem włączę to mi działa tak jak trzeba. Tu dziś mamy partię z Mikrzycza 1983. Kasparow już ma 20 lat, Pietrosjan też swoje lata ma. No i gramy. Jak Państwo zapewne pamiętają, tu Pietrosjan proponuje obronę francuską, a Karpow nie chce. I gra d4. Gdyby zagrał e4, mogłaby być obrona francuska. Proszę, proszę. Tygrys Pietrosjan gra obronę holenderską. A cóż ten Pietrosjan mówi? Bardzo negatywnie wypowiadał się o obronie holenderskiej. Mówił, o jakie mam tu muskuły, muszę to rozluzować muskuły. Do siłowni nie chodzę. Że jeżeli ktoś gra obronę, no bo zamknięta siłownia, ktoś gra obronę holenderską, nie należy mu przeszkadzać. A tu se zagrał obronę holenderską i to taki wariant z E6 się ujawnił. Jak to się mówi? To się teraz tak mówi, ujawnił. Przerwał milczenie. Goniec G2. Chociaż wydaje mi się, że Pietrosjan to w tej chwili milczy jak grób. I D5, proszę. Stonewall, to się na polski tłumaczy, Maciusiu, kamienna ściana, Stonewall, Rosjanie nawet piszą Stonewall, Stonewall piszą. I tutaj, pamiętam, nauczycielka w jednej szkole, na kamieniu przykleiła karteczkę Stone, na stole table, stąd właśnie powstało, akurat tę karteczkę nalepiła, to potem wymyślono słowo tablet, a na ścianie napisała wal i dzieci podchodziły i waliły w tę ścianę. Widziałem to na własne oczy. Skoczek F3. Pani oczywiście uczyła francuskiego. Tu ruch B3 jest ciekawy. Goniec na B2 nie stoi dobrze, bo strzela w piona, ale utrudnia czarnym dojście do E5. Czarne specjalnie nie chcą dochodzić do E5, one wolą robić swoją robotę ty. No ale Pietrosjan to nie jest ten, który atakuje na króla, więc wybór debiutu taki dziwna wawy. C6. I to jest kamienna ściana. Oto. Zaznaczę to na zielono. Zielony kolor. Po niemiecku grün. Zielony kolor, kamienna ściana. Tak to się nazywa, nie zostanie. Jedno jest pewne. Nie wolno tym pionem bić tu. Jak się zbije tym pionem tu, to jak mawiał Ignacy Nowak, Ignacy cię pozdrawiam, z kamiennej ściany nie zostanie nawet podmurówka. Tutaj właśnie jak cytuje się kogoś, Maciusiu, to trzeba powiedzieć, kogo się cytuje. Po kim się powtarza powiedzonko. Białym się nie spieszy z biciem. Hetman C2. Więc jeżeli gramy białym przeciwko kamiennej ścianie, to nie boimy się, że czarny zbije na C4. Goniec na D7, goniec na B2. I goniec idzie, goniec ma tu taką marszrutę, ja pokażę. Tu i tu, czasem tu. On tam się idzie wymienić. Tak. Skoczek E5. Skoczek BD7. Skoczek D3. Ktoś by pomyślał, że on idzie na C5, no, ale on się nie chce do tego wymieniać, bo ten pion, gdyby przeszedł na E5, przykryłby tu słabość. No i goniec H5, jak przewidywałem. Tutaj nawet jest posunięcie takie goniec D6.
była taka partia. Rivas Pastor Manuel, czyli to był pastor, który miał na imię Manuel, a na nazwisko Rivas, Hiszpan, z Hiszpanii. Partia grana była w Leningradzie w 1984 roku, Białe Noce. Jego przeciwnikiem czarnymi był Krzysztof Pytel z Francji. To jest napisane, nie wiem, czy napisane Francji. Ponieważ mieszkał w Lublinie, jest Lublinem, miał stosunkowo blisko do Leningradu, a to był taki turniej, proszę Państwa, co to międzynarodowy turniej. I w turnieju międzynarodowym 1/3 zawodników musi być z innych krajów niż z kraju organizatora, czyli z leningradzkiego kraju. Tam niezdrowe powietrze, tam Kirow zachorował kiedyś. Nie mylić to z arcymistrzem Kirowem. Tak mi taka dygresja naszła, że było dwóch bułgarskich arcymistrzów. Nino Kirow i Kiro Ninow. Tylko nie pamiętam, który był ojcem, a który był synem. Tak się nazywali. To Krzysio Szmapik mi zdradził takie, że to ojciec i syn. I to, proszę Państwa, nasz ten Krzysztof Pytel, Francuz z Banio. Francuz dzwoniła, przedtem taki był sztukmistrz z Lublina. Sztukmistrz z Lublina pojechał ratować turniej. To znaczy żadnego Polaka nie zaprosili. No i ten sztukmistrz, no to tak grał. I tu nawet z tym pastorem z Hiszpanii zremisował. No tam jeszcze jakieś remisy złapał, tam nic nie wygrał, ale proszę Państwa, ponieważ był głównym bohaterem turnieju. 64 trzy razy pisało o tym turnieju, taki tygodnik trzy razy. W każdym było zdjęcie Krzysztofa Pytla, nawet tam mu zrobili sesję zdjęciową na korcie. I Krzysztof Pytel trzymał rakietę tenisową. I był podpis: Krzysztof Pytel ćwiczy rękę, czy trenuje rękę na korcie. Nawet taki tytuł. Tam zrobił ze 2 czy 3 remisy. Na te kilkanaście partii, może nawet z 5 remisów zrobił. Chyba nic nie wygrał. Ale uratował turniej. I od tamtej pory został wziętym dziennikarzem. No do tego Banio też dostał się. Mistrz Polski 72-73. Na stronie Polskiego Związku Szachowego informacji nie ma. Mistrz Jan Adamski powiedział mi miesiąc temu, że Krzysztof Pytel nie żyje już. Także taka smutna wiadomość. W Polsce ta nie ma. Wikipedii jeszcze żyje. Także polscy cenzorzy z Wikipedii jeszcze nie naniesią. No dobra, wracamy do partii. Petros Jan grał goniec H5. Rok wcześniej być może, że to Krzysztof Pytel wzmocnił grę Petros Jana. Skoczek C3 biały, nie mają nic. Ten goniec stoi źle, to podwójne fianket to nie jest dobre. Goniec powinien się znajdować tu lub tu. Ale niektórzy tak grają i zwracam uwagę, że nie przeszkadza im, że pionek D4 przeszkadza gońcowi. Tu niektórzy tego gońca wymieniają przez A3. Tu się go wymienia czasami. Czarnopolowy goniec jest słabszą figurą białych, lepszą figurą czarnych w kamiennej ścianie. Goniec D6, Pietros. Jak widzimy, niespiesznie grają F3. Idea jest prosta. Przygotować E4. I to jest sens. To jest sens. Wtedy się może okazać, że ten goniec jeszcze w tej partii zagra. Nie będzie. A tu Pietros Jan. To dobre, ten dobry ruch mógł zrobić i później okazuje się, że Harry odkłada moment zagrania E4 na później. Na lepsze czasy. Ponieważ wieża tu
Tajemnicze posunięcie, jak mówił Aaron Nimcowicz. Wieża rentgenem patrzy na hetmana, linie są zamknięte, ale mogą się otworzyć. Hetman poszedł na tę, która się nie otwiera i też wspiera posunięcie 4. I znowu Pietrosjan świetnie czyta, nawet Miszka Tal chwalił Pietrosjana, że Pietrosjan lepiej przeczytał książkę Nimcowicza niż sam Miszka Tal. Pietrosjan doskonale opanował czytanie. A6. Wieża AC1. Hetman E7. Specjalnie nic się nie dzieje. Wieża F1. Hetman F8. Hetman pewnie chodzi po czarnopolowej części żołownicy. Chodzi. Wieża CD1. I teraz stało się coś, co się nie powinno stać. Pietrosjan wybił na C4. Pietrosjan wybił na C4. Tak byśmy stali, byśmy se manewrowali. Może biały by doszedł do E4, może by nie doszedł. Może by czarny zagrał z nienacka B5. Pietrosjan od razu załatwił dwie rzeczy. Osłabił se strukturę i otworzył gońca. Otworzył gońca, bo pionek pójdzie do przodu, nie jest blokowany. Pomijam to, co zawsze mówię, że tak naprawdę pion D czarnych wymienił się za piona B białych, więc białe mają w centrum piona więcej i ostre C5. Ostre C5, goniec F1. Goniec F7, skoczek A4, od razu go tutaj maca na tych słabych punktach. CD4, ED4 i proszę Państwa, powstały wiszące piony. To są wiszące piony, nie mają kolegów na sąsiednich liniach, nie mają przeciwnika na swoich liniach. One są wiszące. To są wiszące piony. One są silne. Pietrosjan od razu robi pierwszy sposób. Podrywa jednego z wiszących pionów. Skoczek C5. Żeby było śmieszniej, miałem tylko minimalnie lepszą pozycję, no ale przedtem czarne miały idealnie równą. B4. Redukcja materiału pionkowego. Wieża C1. Hetman E7, widzimy, że białe mają trochę więcej przestrzeni. Goniec H3, tak jakby chciał zagrać D5, rozerwać te pozycje w strzępy. Hetman D8. Hetman tak mizernie chodzi. Skoczek B4, piona wziął. Hetman A5, napad na konia, na piona. Piona wziął. W zasadzie pozycja jest równa. Ale młody Kasparow jest żądny krwi. On wie, że z Pietrosjanem wiele razy nie wygra, bo z nim się ciężko wygrywa. Poza tym Pietrosjan już nie będzie grał dużo partii. Próbuje. I proszę bardzo, kombinujemy jak tygrys Kasparow. Młody tygrys. Młody Kasparow. Dajemy 10 kasparowskich sekund. Kombinujemy jak młody tygrys, młody Kasparow. Uderzył w centrum. Gdyby teraz Pietrosjan zagrał skoczkiem na C5, Kasparow by zaofiarował jakostkę. Szachnął. Hetmana bić nie można. Odbił jakostkę.
Nie ma czym grać. Pozycja równa. Skończyłoby się remis. Ale proszę bardzo, znowu. Widać, że to Petrosian w tym okresie już grał trochę słabiej. Ja wybiorę te wcześniejsze partie Petrosiana. To był genialny szachista. Już był schorowany. Hetman D5. Wieża ED1. I tu zakombinował, rozwiązał się. Wieża D5, goniec F2. Król F2, ED5. Goniec F5. W pionkach jest porówno. Czarny tego nie powinien przegrać. No ale zawodnik starszy nie wytrzymuje między innymi turnieju, albo nie wytrzymuje dłuższej gry. Bicie, bicie tu za uprościł. Wszystko jeszcze jest dobrze. Tu taki nic specjalnego nie grozi. Bo za, no nic specjalnego się nie dzieje. H6, pionki powinny stać na czarnych. Dobrze. Wieża B1. Wieża E6 niepotrzebnie odchodziła z ósmej linii. Na A6 stoi gorzej. Chociaż na linii A stoi przyzwoicie. Wieża B8. Wieża B8, G4. Tu próbuje go ściskać, próbuje poszerzyć front walki. W dalszym ciągu nic się nie dzieje. Król E3. No jest troszeczkę lepsza białych, ale nawet jak białe wygrają pionka D5, nie mają prawa wygrać. G5. Proszę Państwa, no to będzie potem przyczyną porażki. No lepiej było tych pionów nie pchać, pozwolić przeciwnikowi grać. Figur dużo, po trzy figury. I teraz poskoczek E3. Król wychodził tam. No jest przewaga białych, ale... Ale gońca E8 nic nie ruszy. Jest przewaga białych. Taka nieduża. Tu Petrosian robi przegrywający błąd. Kombinujemy jak Kasparów. Ja... Ojejku. Jeszcze raz kombinujemy jak Kasparow. Łyka pisemki. Skoczek F5, wieża A6, H4, poszerzenie frontu walki, szach, 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 goniec D4 i Petrosian się poddał. To tak gra. Co tu grozi? No grozi. Grozi skoczek H6. I potem goniec. Grozi przerzucenie wieży. Z tej strony. No, no smutne to jest. Smutne to jest, proszę Państwa. Parę uwag eksperckich, proszę Państwa, no Państwo się pytali, upominali o te partie Botwinnika Stala. To jest, dlaczego ja daję, jak oni ogrywają tych słabszych przeciwników. Proszę Państwa, no, jak wybitny zawodnik, albo silny, jak bardzo silny, jak ja gra ze słabszym przeciwnikiem. Partia ma wymiar szkoleniowy. Słabszy przeciwnik robi pouczające błędy.
silniejszy je wykorzystuje. A tu widzimy, no jest jakaś walka. Stoimy w miejscu. Stoimy w miejscu i nagle jeden nie wytrzymuje napięcia. To tak jak przepychańce w zapasach, czy w judo, kiedy w zwarciu stoją. Żeby już nie wspomnieć takiej dyscypliny jak sumo. Ten, co przez moment drgnie, drgnie mu ręka. Tu koniec może stać na D6. Kasparow, widzimy, gra nieśmiało, nie forsuje. Wygląda na to, że był nieprzygotowany na obronę holenderską. Ale to jest bardzo dobre podejście. Kiedy jesteśmy nieprzygotowani, bo nie powtórzyliśmy sobie przed partią, a pamiętamy tyle, ile pamiętamy, to gramy wariant spokojniejszy, krótszy, teoretycznie mniej forsowny. To nas nic złego nie spotka, a jakieś tam przygotowanie przeciwnika weźmie w łeb. Typowy manewr gońca. I tak se gramy. Tu pokazuje, że goniec B2 jest słaby. Państwo widzieli na końcu. Ten goniec wygrał partię. Mścił się za swoją pasywność, jak mawiał Aaron Nimcowicz. Tu Maciuś, jeszcze raz ci mówię, kiedy kogoś cytujemy, kiedy używamy cudzego tekstu, warto być, to powiedział. Goniec patrzy rentgenem na hetmana. Ja tego nie zaznaczyłem wyraźnie, ale on tu... To jak tajemnicze posunięcie wieżą. Czarne są gotowe do ruchu E4. Skoro czarne są, to Kasparow czeka z tym A4. Aż czarny gorzej przestawi figury. Następuje on. Przecież mógł tego hetmana od razu postawić na L2. A pozycja jest taka, że się nic nie dzieje. To jest pozycja, w której program z człowiekiem nie może wygrać. Znaczy nie może wygrać szybko. I ci, co obsługują programy, denerwują się, że program nie ma przewagi. A program nie ma przewagi, bo trudno w tej pozycji zrobić grube błędy. To już dawno Dawid Bronsztejn mówił, że z programami trzeba grać w zamknięte pozycje. Bo w zamkniętych pozycjach waga ruchu jest mniejsza. Wieża, hetman, hetman. Stoją, nic się nie dzieje. Wał pozycyjny. I nagle to, co mu nie wolno robić, Pietros Jan wybija na C4. Tu chcę zwrócić uwagę, że to nie pion D5 zamienia się za pion na C4. Tylko ten pion za tego się wymienia. Wymieniają się te piony, które znikają. Nie patrzymy, co się dzieje, tylko patrzymy, co zostaje. Czyli znika biały pion B i czarny pion centralny. I w ogóle widać, cała konstrukcja od razu mięknie, kruszeje. Kruszeje w oczach. O, tytuł pion może iść do przodu na D5, a tam potem poszedł i goniec się rozegrał. Po drodze powstały tak zwane wiszące piony. Jeden z planów walki przeciwko wiszącym pionom, to będę omawiał, uderzenie w jednego z tych pionów, rozbicie ich. Pietros Jan to wiedział. Kasparow też wiedział. On gra na punkty, trochę lepsze białych, ale nic się nie dzieje. Pietros Jan to takie pozycje remisował na stojąco, kiedy był młody, silny. To mała taktyka. Znowu się nic nie dzieje. Nawet strata pionka D nie powinna doprowadzić do przegranej czarnych. Wymiana każdej figury wcale nie daje większych szans na wygraną. Różnopolowe gońce w tej pozycji dają znowu szansę na remis, a nie na wygraną. Tu nie ma żadnego ataku. Można dostać atak serca, jak się będzie za bardzo atakować. I G5. Po co? Po co? No po to, żeby zbić pionka H lub F. No ale po co? Bez tego się nie przegra. A z tym to nagle... O. Goniec związany, tak by nie był związany. I tu
i podziękowanie. No szkoda, no. Dlatego, proszę Państwa, jest jeszcze inna przyczyna, z których partii Rosjan między sobą specjalnie nie chciałem dawać. No, ale Państwu to się wydaje, że jak Tal wygra z Fischerem, a Fischer z Talem, to będzie to coś pięknego. Może będzie, ale są takie partie, które Tal wygrał z Fischerem, bo Fischer kombinował, wygrywał, a na końcu Tal wygrał. Tal całą robotę zrobił Fischer, całą ciekawość zrobił Fischer, a Tal sfasował punkt. No, dziękuję.